obserwowali wejście promu główki. Wszystko robione jest z wysokości. Właśnie dostałem zadanie wymienić przepalone żarówki i naprawić nieświecące lampy na maszcie. Ja skorzystałem z okazji, zabrałem aparat, żeby udokumentować swoją pracę. Masz w całej całości. Mamy dwa radary, że w razie jeden by uległ uszkodzeniu, drugi nam pokaże niebezpieczne przeszkody przed nami. Wszystkie żaróweczki musiałem ci sprawdzić, klosze oczyścić, zaświecić. No jest tak jak światło w samochodzie, muszą być sprawne. Za to też grożą sankcje, jeżeli one będą niesprawne podczas eksploatacji statku.